Na koniec porządkujemy wszystkie informacje, które będą zawarte w e-portfolio w kreatywny sposób i publikujemy na stworzonej dla niego przestrzeni. Portfolio to narzędzie, z wykorzystaniem którego dana osoba prezentuje swoje prace, a poprzez nie swoją wiedzę i umiejętności. Początkowo używane było przez różnych profesjonalistów, jak projektanci czy fotografowie. Z czasem zaczęto je stosować również w dziedzinie edukacji jako folder roboczy, w którym studenci, nauczyciele, szkoły itd. mogą prezentować swoją pracę. W przypadku, gdy jego wykorzystanie odbywa się za pośrednictwem technologii, nazywane jest e-portfoliem. E-portfolio prezentuje pracę twórcy w formie cyfrowej z wykorzystaniem różnych typów elementów multimedialnych. Wideo, obrazu, animacji, tekstu. Informacje te przechowywane są na stronie internetowej. W kontekście edukacyjnym e-portfolio służy jako środek do wypełnienia serii zadań, które są fundamentalne dla procesu nauczania i uczenia się. Jedną z nich jest przypomnienie uczniowi, aby jego aktywność była jak najbardziej efektowna. Ale to nie jedyny powód. Bardzo ważne jest, aby uczeń sam widział swoje postępy. E-portfolio pozwoli uczniowi zobaczyć trajektorię swojego rozwoju i ocenić własne postępy. Kolejnym celem realizowanym przez e-portfolio jest to, że uczeń nie tylko widzi swój wynik, ale także wykorzystuje te informacje, aby uzyskać jeszcze lepsze wyniki. Ale to nie wszystko. Konieczne jest, aby uczeń skupił się i zrozumiał proces, który jest realizowany w celu uzyskania końcowego rezultatu. W ten sposób, rozumiejąc proces, znacznie łatwiej będzie uzyskać pożądany efekt końcowy. Interesujące, prawda? Chcesz poznać inne cele realizowane przez e-portfolio? Kontynuujmy. E-portfolio jako szkolne narzędzie pracy ma na celu indywidualny rozwój uczniów znających istotny aspekt uczenia się, ponieważ jest to integracja poprzedniej wiedzy ucznia jako podstawowego elementu do tworzenia i zdobywania nowej wiedzy. Narzędzie to jest bardzo przydatne do podkreślenia tego, co uczeń wie o sobie i swojej pracy podczas kursu, co pozwala na samoocenę niezbędną do uzyskania dobrej wydajności. Uczeń uczy się także, jak efektywnie zarządzać informacjami, znajdować je, wybierać odpowiednie, strukturyzować i analizować. E-portfolio powinno być traktowane jako przestrzeń, w której w sposób ciągły rejestrowana jest aktywność studenta. Byłoby to zatem miejsce, w którym informacje są tworzone, aktualizowane i przeglądane w sposób ciągły. Jest zatem odzwierciedleniem budowy wiedzy uczniów przy użyciu nowego sposobu nauczania i uczenia się. W żadnym przypadku e-portfolio nie może stać się magazynem informacji zapomnianym lub porzuconym. To narzędzie ma różne zastosowania w klasie. Najbardziej oczywistą funkcją jest udokumentowanie pracy wykonanej przez ucznia w klasie i poza nią. Można go również wykorzystać do krytycznej analizy asymilacji treści przez ucznia. Z drugiej strony pozwala docenić proces uczenia się, który sprawia, że uczeń otrzymuje informacje zwrotne na temat jego nauki, a także ułatwia samoocenę i refleksję nad procesem uczenia się każdego ucznia. Wszystkie te informacje są przydatne nie tylko dla nauczyciela, ale także dla samego ucznia, pozwalając mu być protagonistą jego nauki. Istnieją różne rodzaje e-portfolio w zależności od rodzaju stosowanej klasyfikacji. W edukacji stosowane jest ono do oceny osiągnięć oraz odzwierciedlania wyników edukacyjnych. Może również poświadczać, że określone cele zostały zrealizowane. Aby stworzyć e-portfolio, należy wykonać serię kroków, które umożliwiają jego odpowiednie ukształtowanie. Aby rozpocząć, tworzymy przewodnik lub indeks, w którym określone są sekcje zawartości. Następnie tworzymy wprowadzenie, w którym określone są intencje, które są realizowane za pomocą e-portfolio. Dalej nadchodzi czas na tworzenie centralnej części e-portfolio, w której wyświetlana będzie dokumentacja wybrana przez studenta do wyświetlenia. Na końcu znajduje się sekcja zamykająca, która jest podsumowaniem wiedzy ucznia w odniesieniu do treści. Podczas przygotowania e-portfolio należy wziąć pod uwagę różne aspekty. Autor e-portfolio i docelowi odbiorcy, treści do opracowania, cele, które mają zostać osiągnięte i rozwijane kompetencje, struktura i organizacja, kryteria oceny, które należy wziąć pod uwagę. Opracowanie e-portfolio przez studenta składa się z kilku faz. Pierwszą jest zgromadzenie danych. Dane te powinny zostać wybrane w zależności od kompetencji i celów, które mają zostać osiągnięte.
Mogą to być różnego rodzaju informacje, zadania, które zostały wykonane na zajęciach, informacje w różnych mediach. W drugim etapie wybieramy najlepiej przygotowane prace uczniów, aby zaprezentować je nauczycielowi i pozostałym kolegom z klasy. Trzeci etap zakłada refleksję nad pracami, które zostały przedstawione jako sposób na ocenę i samoocenę procesu nauczania i uczenia się.